Na najbliższej Olimpiadzie Szachowej nie wystąpi nie tylko Rosja z wiadomych powodów, ale nie wystąpił też podwójni złoci medaliści czyli Chiny. Chiny wygrały poprzednią Olimpiadę i w sekcji Open, i w sekcji kobiet. I rzeczywiście, tak jak widzimy na liście startowej tegorocznej Olimpiady, która odbędzie się w Indiach, no ani Chin, ani Rosji tutaj nie widzimy. Na pierwszym miejscu listy startowej USA demolują tutaj rankingowo całą rezerwę średni ranking 2771, więc średni ranking to oni mają wyższy niż najwyżej notowany zawodnik w naszej drużynie. Niemniej, wydaje mi się, że z powodu takiego, że nie ma Rosji, nie ma Chin, dwóch bardzo potężnych drużyn, no to szanse Polski na zdobycie medalu w tym roku są naprawdę wysokie. I tak sobie myślałem, dopóki nie zacząłem dokładniej sprawdzać statystyk. Tak jak widzicie na ekranie, w naszej drużynie znajduje się sześciu. Najwyżej notowanych Polaków, więc tutaj trener e, poszedł rankingowo, e, ponieważ trener, e, czyli. Mm... Bartosz Soćko też znajduje się w szóstce topowych polskich zawodników. Także cała szóstka najwyżej notowanych rankingowo jedzie na Olimpiadę. No i teraz tak. Jan Krzysztof Duda przez 4 miesiące nie grał turnieju w tempem klasycznym. Zagrał turniej kandydatów. Tam niestety stracił 10 oczek. Radek Wojtaszek grał bardzo dobrze na Mistrzostwach Polski. Też świetnie zagrał w Lidze Niemieckiej i zyskał ostatnio 12 oczek, więc tutaj na plus. Jeżeli chodzi o Kacpra Piorun na to on, e, zarobił ostatnio 8 oczek, ale w lipcu teraz rozgrywał turniej w Belgradzie, e, no i tam poszło mu dosyć słabo, bo stracił aż 17 punktów rankingowych. E, Wojtek Moranta klasycznie rzadko gra turnieje, e, ostatnio grał Mistrzostwa Polski, e, na których zarobił rankingowo, klasycznie, bo Wojtek chyba od 3 lat zarabia na wszystkich turniejach, e, które gra, ranking 2630 aktualnie. E, i Mateusz Bartel jedzie jako rezerwowy. Mateusz Bartel dosyć sporo stracił ostatnio na Mistrzostwach Polski i też na Lidze Niemieckiej, bo jest aktualnie na minus 21 oczek. Więc tak jak widzicie, no większość naszego składu traci rankingowo, natomiast ranking nie gra. Ja Wam tutaj zaprezentuję na moim przykładzie, tak jak widzicie, zanim miałem najlepszy miesiąc w mojej karierze to miałem jeden z najgorszych. Więc czasem takie zebranie Lańska motywuje, też wyciągamy wnioski, no i później te wnioski wykorzystujemy w kolejnych partiach i idzie do, to do przodu. Więc statystyki wskazują, że raczej nasi zawodnicy nie są w formie, ale nasza drużyna jest bardzo zżyta, panowie dobrze sobie pomagają, współpracują zresztą od lat, także myślę, że to będzie duża przewaga. A w sytuacji, kiedy nie ma Rosji, nie ma Chin, no to jest naprawdę dobra okazja, żeby uderzyć o podium. Jeżeli chodzi o Olimpiadę sekcję kobiet, no to Polki znajdują się teraz na piątym miejscu, jeżeli chodzi o średni ranking. Średni ranking 2.423. No i tak jak już to wcześniej wspominałem przy okazji Mistrzostw Polski, tutaj trener kadry kobiet Marcin Dziuba, arcymistrz Marcin Dziuba naprawdę miał spory ból głowy, żeby wybrać skład. Było z czego wybierać. No i na pierwszej szachownicy będzie grała Alina Kaszlińska, która gra bardzo stabilnie. Ostatnio, W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zarobiła 15 oczek, przebiła te 2500, więc tak jak widać tutaj siła gry arcymistrzowska już jak najbardziej jest. Czekamy, aż Alina podobija normy, no i będzie ten tytuł GMA. Monika Soćko ostatnio miała dosyć słaby okres, zleciała poniżej 2400, natomiast w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy odrobiła 30 oczek, wjechała na 2,416 i też na arcymistrzowskim turnieju w Bydgoszczy zarobiła kolejne 7, więc jest tutaj w gazie. Zapowiada się super. Jeżeli chodzi o Oliwię Kiołbasę, to ona spadła z 2,400 w tym roku o gdzieś 20 oczek, więc nie ma tragedii. Ale właśnie na tym samym arcymistrzowskim turnieju też zarobiła 7 oczek, więc jest na plus. Pamiętajcie, że powyżej tego 2,400, jak zawodnik wkroczy, to wtedy jego Zmiany rankingowe są znacznie, znacznie wolniejsze, więc zarabianie 7 czy 15 oczek mając powyżej 2400 jest znacznie, tru znacznie trudniejsze niż, niż mając np. 200 czy 2200. Jeżeli chodzi o Marię Malicką, no to miała tutaj kilka fenomenalnych występów za sobą, plus 64 do rankingu, zbliżyła się do 2,400. Niestety, coś się niedobrego zadziało teraz na Mistrzostwach Krakowa, bo tam straciła, straciła 42 punkty rankingowe, więc coś zdecydowanie poszło nie takes, ale to właśnie tak jak mówiłem wcześniej. Może akurat, właśnie idealnie zostaną wyciągnięte jakieś. Kluczowe wnioski, które zaprocentują na olimpiadzie. No i Michalina Rudzińska, tegoroczna mistrzyni Polski, jest tutaj na rezerwie. W tym roku Michalina zarobiła już 100 oczek. Teraz w Bydgoszczy straciła 28. No to często tak jest, że po dużych zyskach no jest jakaś strata, bo się trzeba oswoić, oswoić z tym rankingiem. To chyba każdy szechista mniej więcej tak ma. Więc tutaj nastąpiły naprawdę bardzo duże zmiany w tym składzie w porównaniu do lat poprzednich przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia jak to wyjdzie w sensie z całą pewnością to, że Alina Kaszyńska ja wjechała do składu, no to to jest kolosalna zmiana no bo zawodniczka 2500 więc sama czołówka światowa szachów kobiecych, więc ona tutaj na pewno bardzo bardzo pomoże. Jeżeli chodzi o Malicką i Rudzińską, to to będą debutantki. Olivia kiołbasa chyba też, choć nie jestem pewien, być może raz już grała, no ale w każdym razie no, wielkiego doświadczenia w takich imprezach zawodniczki nie mają i tutaj zawsze może być właśnie ten element świeżości i pójdzie fest zarągiście tak jak pamiętacie jak Mariola Woźniak pojechała na Olimpiadę jako rezerwowa i tam zrobiła 5 z 5 czy coś takiego, więc często debiutantka może rzeczywiście wynieść tę świeżość i zaskoczyć, także bardzo bardzo jestem ciekaw jak to pójdzie. No oczywiście tak jak wspominałem, no, bez Chin, bez Rosji, no to jest świetny moment, żeby tutaj uderzyć. No i miejmy nadzieję, że się e, powiedzie. Jeżeli chodzi o składy na Olimpiadzie, to naprawdę w tym roku jest mega mega dziwna sytuacja. E, chociażby też zerknijmy sobie na drużynę Francji. Ani nie gra MVL, ani nie gra Firuzza, ani nie gra Bakro. No nie wiem, co to się dzieje w tej ekipie, ale Francja w tym roku też zdecydowanie słabszy skład wystawiła, ale powód jest mi absolutnie nieznany. Dobra, ale tak w sumie gadamy o tej olimpiadzie, a być może nie każdy w ogóle wie, co to ta olimpiada szachowa jest. No więc e, przeczytajmy wyjaśnienie. E, olimpiada szachowa, czy szachy są sportem olimpijskim? Nie, ale Fido bardzo chce, żeby były. Dowiedzmy się zatem najważniejszych rzeczy na temat tego historycznego i ważnego wydarzenia w szachowym świecie. Oto co należy wiedzieć o Olimpiadzie Szachowej. Co to jest Olimpiada Szachowa? Nie, Olimpiada Szachowa to międzynarodowe zawody szachowe, w których rywalizują drużyny składające się z najlepszych zawodników danego kraju. Przynajmniej w teorii. Najlepsi zawodnicy na świecie reprezentują swoje kraje na arenie międzynarodowej. Wybór gospodarza turnieju, to jest kraju, w którym odbywają się zawody, jak i organizacja całego wydarzenia, leży w gestii FIDE. Czyli FIDE, wiadomo, wyznacza przetarg, zgłaszają się kraje, no i najlepszy wygrywa. Wygrała Rosja, no ale z oczywistych powodów została Olimpiada przeniesiona do Indii. FIDE jest oficjalnie uznawaną, uznawaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski organizacją. Szachową, ale olimpiada szachowa nie ma nic wspólnego z Igrzyskami Olimpijskimi. Uważa się, że najsilniejszym szachowo krajem na świecie jest ten kraj, którego drużyna zdobyła złoty medal na Olimpiadzie Szachowej. Co jest dosyć kuriozalne, bo są też drużynowe mistrzostwa świata. <grych> Dlaczego olimpiada szachowa jest ważna? Olimpiada szachowa to bardzo popularne wydarzenie na świecie, podczas którego wyłania się najsilniejszą drużynę narodową na świecie. Pierwsza nieoficjalna olimpiada szachowa odbyła się w Paryżu w 1922. Roku. Próbowano też wprowadzić szachy do programu Igrzysk Olimpijskich w 1924 roku, ale były trudności z rozstrzygnięciem, którzy zawodnicy mieli być uważani za amatorów, a którzy za zawodowców. W dniu zakończenia pierwszej nieoficjalnej Olimpiady szachowej powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE i od 1927 roku jest ona oficjalnie odpowiedzialna za organizację każdej Olimpiady. Na początku Olimpiada szachowa odbywała się co roku, a przed i w czasie II wojny światowej była organizowana nieregularnie. Od olimpiady w Dubrowniku w 1950 roku, olimpiada szachowa odbywa się co dwa lata. No, tutaj te ładne figurki. Historia Olimpiady Szachowej. Najwięcej złotych medali, 18, zdobył Związek Radziecki. Od 1952 do 1990 roku ZSRR zajmował pierwsze miejsce na każdej Olimpiadzie Szachowej, z wyjątkiem dwóch. W 1976 ZSRR nie grało, a w 1978 ich drużyna zajęła drugie miejsce. Do 2020 roku po 6 złotych medali zdobyło, zdobyły do tej pory Stany Zjednoczone oraz Rosja, przy czym USA ma również na koncie najwięcej zdobytych medali ogółem, czyli 20. W ostatnich latach, w 2014 roku, swoją pierwszą olimpiadę szachową wygrały Chiny. Dwa lata później, w 2016, na najwyższym podium stanęło USA, a w 2018 Chińczycy odzyskali złoty medal i to podwójnie, bo wygrali też w sekcji kobiet. Ich drużyna nie może jednak liczyć na podobny triumf w 2022 roku, ponieważ z powodów politycznych Chiny nie zgłosiły drużyny na nadchodzącą olimpiadę. Oni się tam kłócą z Indami o jakieś terytorium sporne i tam się naparzają, i z tego powodu. E, Chodni Puchar Hamiltona Rosella, który jest wręczany zwycięzcą od pierwszej oficjalnej Olimpiady szachowej w 1927 roku, na pewno trafi więc do innej drużyny. Trofeum dla najlepszej drużyny w Olimpiadzie kobiet to z kolei Puchar Veremencić, którego nazwa pochodzi od imienia i nazwiska pierwszej mistrzyni świata kobiet w szachach. No i teraz, jeżeli chodzi o polskę w tych Olimpiadach, no to zobaczmy. 1930 cyk złoto, później srebro. No tutaj nie byliśmy. bron, brąz, srebro. No i wtedy niestety wjechał pan Adolf i reszta ekipy. No i od tego czasu nic, 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 nic. No i cóż, była ta internetowa olimpiada szachowa i tam Polska była na trzecim miejscu, no ale to wiadomo, Tro, trochę jednak co innego. Były tam czwarte miejsca, były medale w, był medal w sekcji kobiet, no ale niestety tutaj w sekcji Open na podium Polska się nie znalazła. No ale pomału wracamy do czasów świetności. W dniu 24 marca 2020 roku FIDE ogłosiła, że Olimpiada Szachowa 2020 zostanie przełożona na kolejny rok z powodu pandemii. FIDE ogłosiła również, że w lipcu-sierpniu 2020 na stronie czeską odbędzie się internetowa Olimpiada FIDE. Było to bardzo fajne wydarzenie, rzeczywiście. Było grane, były ciekawe partie, no ale jednak to szachy internetowe. To jest całkowicie inna zabawa niż poważne szachy klasyczne na żywo. Teraz już wiesz między innymi czym jest olimpiada szachowa, od kiedy jest organizowana i dlaczego jest ważna. Zapraszamy teraz do odwiedzenia witryny poświęconej najlepszym szachistom na świecie, gdzie można odnaleźć partie uczestników niemal wszystkich olimpiad szachowych. No więc tak jak widzicie tutaj nasz tłumacz działa prężnie, jest coraz więcej materiałów po polsku do czytania. No to teraz ustalmy co się dzieje w tym roku, bo olimpiada tu. Tak jak widzicie, 44, czyli tegoroczna olimpiada szachowa startuje 29 lipca. No i potrwa do 9 sierpnia. Jeżeli chodzi o nasz czas to tutaj w okolicach południa będą partie się rozkręcały. No więc ciężko będzie to śledzić. Olimpiada szachowa zorganizowana po raz pierwszy w 1928 roku to najbardziej prestiżowe rozgrywki drużynowe na świecie. W tym roku 44 Olimpiada odbędzie się w Madrasie w Indiach w dniach 20 8 lipca, 9 sierpnia, 28. Chyba są przyjazdy dopiero. A transmisję z każdego dnia rozgrywek będzie można śledzić na czeską. czesk.com ukośnik. Events, tam wszystkie najważniejsze turnieje znajdziecie. W turnieju weźmie udział ponad 100 drużyn, w sumie prawie 200, bo tam 187 czy 6, coś takiego, które będą. Z Indii są 3 drużyny w ogóle, co ciekawe. Będzie można, w turnieju weźmie udział ponad 100 drużyn, które będą między sobą rywalizować o złoty, srebrny i brązowy metal, a także Puchar Nonny Gaprindashvili Przyznawany dla, kra dla kraju Którego dwie reprezentacje Z turnieju Open i z turnieju Kobiet Zdobędą łącznie największą liczbę punktów To ciekawe, nie wiedziałem o tym e, Na czeską relację Z tego prestiżowego turnieju będzie można śledzić Na stronie z wydarzeniami W CzesTV, Twitchu oraz na YouTube w języku angielskim serdecznie zapraszam do śledzenia transmisji na no czeską. Ja osobiście nie planuję tego transmitować na żywo po polsku, bo godzina jest taka dziwna, no i wiecie, sachy klasyczne to jest ciężkie do śledzenia. Jeszcze się nad tym zastanawiam, ale na 99% będą po prostu nagrywane podsumowanie. Od ostatniej. Edycji Olimpiady minęły już 4 lata, no bo wiadomo, koronka. W 2018 roku GM Ding Liren oraz GM Juven Yun poprowadzili Chiny do zwycięstw zarówno w turnieju Open, jak i w turnieju Kobiet. Zdaje się, że na żelazku ktoś tutaj oszczędzał. Do tegorocznych faworytów turnieju Open z pewnością można zaliczyć drużynę gospodarzy Indie oraz drużynę USA. No, mi się wydaje, że zdecydowanie drużyna USA w sensie no mają wszystkich zawodników pożej 2760, także no, jak nie zdobędą złota, to naprawdę, naprawdę się zdziwię która w tym roku zagra w niesamowicie silnym składzie. Karuana, Aronian, So, Dominguez oraz Shankland. Polska drużyna, której trenerem jest GM Bartosz Soczko, znajduje się na szóstym miejscu na liście startowej. W drużynie Polaków wszyscy wiemy kto się znajdzie. Jeżeli chodzi o Olimpiadę Kobiet, Polki znajdują się na liście startowej na piątym miejscu. To też wszyscy wiemy co i jak. Jak widać na przełomie lipca i sierpnia wszystkich kibiców szachów w Polsce ponownie czekają wielkie emocje. No trzeba przyznać, turniej kandydatów teraz olimpiada z całą pewnością będziemy kibicowali chociaż muszę przyznać że jakiś taki mały jest hype na tę olimpiadę ten turniej kandydatów to rzeczywiście byli wszyscy w tym ja podjarani a ta olimpiada jakoś tak mniej muszę przyznać no jednak wiecie to tak ja to trochę odczuwam w ten sposób jakby na mistrzostwach Polski nie grał Radek Wojtaszek i Duda nie no, no niby mistrzostwa Polski no ale tak, tak tak nie do końca. No ale dobra, z całą pewnością Polakom będziemy kiwicowali, W Norwegii gra Carlsen. Wiecie, może jakiś pojedynek Duda-Carlsen się trafi. Także z całą pewnością będziemy trzymali kciuki. Także cóż, dajcie znać, czy wszystko się dowiedzieliście i koniecznie napiszcie w komentarzu wasze predykcje, na którym miejscu skończy polska drużyna w sekcji kobiet i polska drużyna w sekcji open.